były gdzieś marzenia kiedyś, żeby posiadać właśnie sportowy samochód. Zawsze gdzieś w głowie było Ferrari. Życie bardzo mnie doświadczyło i Panu Bogu jestem wdzięczny za to, co mi dał. To w ogóle wyglądało jakiś, nie wiem, statek kosmiczny Challenger, który wylądował przy Alei Piłsudskiego. 20 tysięcy złotych po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedamy. Dziękuję. Passion. Passion. Did you hear me? I said passion. Z tych wszystkich samochodów twój ulubiony to? No oczywiście mojego męża. Duży w maluchu ekstra. Zaprasza Filip Nowobilski. Motoryzacja łączy ludzi. Przykładem tego jest wyprawa Positive Ways, która skupia biznesmenów wraz z ich samochodami. Tegoroczny wyjazd miał także szczytny cel, którym była zbiórka pieniędzy dla Hospicjum Nadzieja w Nowym Sączu. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak bawią się przedsiębiorcy stojący na czele potężnych firm, jeżdżący egzotycznymi samochodami i nie tylko. Swoją drogą w obecnych czasach wcale nie potrzeba góry gotówki na zakup wymarzonego auta, leasingi i wynajmy długoterminowe z każdym rokiem cieszą się rosnącą popularnością. Jak dobrze wiecie, realizacja odcinków na moim kanale jest możliwa głównie dzięki wsparciu partnerów, a dzisiaj jest nim CarSmile, czyli platforma z nowymi samochodami w abonamencie i leasingu. Przykładowo BMW 3 możemy mieć za kwotę w okolicach 1500 zł miesięcznie. Najbardziej atrakcyjne konfiguracje widoczne są na stronie, a kontaktując się bezpośrednio ze wspomnianą firmą, można liczyć na zindywidualizowaną propozycję. Natomiast jeśli nie szukacie dla siebie nowego auta, to może przydadzą się Wam dywaniki samochodowe. Marka Max Dywanik przygotowała 50 tysięcy kuponów po 20 zł o łącznej wartości 1 000 000 zł, które możecie wykorzystać na zakup dowolnych Max Dywaników samochodowych na portalu Allegro. Wystarczy posiadać zarejestrowane konto i aktywować kupon, który zostanie przypisany do Waszego profilu. Szczegóły znajdziecie w opisie filmu. Jest ze mną Krzysiek, człowiek, który stworzył Positive Ways. Krzysiek, co tobą wtedy kierowało, kiedy zakładałeś tego typu wyprawy, że tak to określę? Przede wszystkim chęć połączenia właścicieli tego typu samochodów. Jest pewien nieoczekiwany efekt uboczny tych naszych wypraw, taki efekt, o którym nikt nie myśli jadąc tutaj. 100% tych uczestników, którzy jadą z nami, to są przedsiębiorcy. I przy jakichś wieczornych spotkaniach, kiedy wszyscy dzielą się historiami, co się w danym dniu wydarzyło, czy dzisiaj, czy co się wydarzy, nagle wychodzi taka rzecz, że zaczynają rozmawiać o swoich interesach. I nagle się okazuje, że ktoś kogoś potrzebuje, ktoś komuś do czegoś może być potrzebny. I znam historię stąd, gdzie jeden z uczestników nie mógł dojść do pewnego człowieka w Norwegii, a naszym uczestnikiem też był człowiek z Norwegii, który znał tego człowieka. I wiem po imprezie, że ci ludzie się spotkali i doszło tam do jakichś interesów. Także to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. W sumie naszych eskapad było już 9, natomiast to jest druga. W takim szczytnym celu zbieramy pieniądze na chore dzieci. W młodym wieku zdobyłeś sportowe auto. Zaczynałeś od Korwety, prawda? Zgadza się. To był 2013 rok. Była to Korweta ZR1, 680 koni. Pamiętam jak dzisiaj, jak to się zaczęło. Były gdzieś marzenia kiedyś, żeby posiadać właśnie sportowy samochód. Zawsze gdzieś w głowie było Ferrari. Natomiast wtedy to było poza zasięgiem, żeby jakikolwiek model sobie kupić. Mam ją już rok. Była to pierwsza pista, która w Polsce pojawiła się na drogach. Co mogę powiedzieć? Samochód jest szybki, bo waży dziś około 1400 kg, a ma 720 koni katalogowo. Na hamowni wydmuchał troszkę więcej, bo 740. Jest to hardkorowa wersja modelu 488 GTB. Jeśli chcecie dłuższy odcinek poświęcony Krzyśkowi, gdzie może jeszcze polatamy jego helikopterem, to dajcie koniecznie znać w komentarzach. Sukces, który osiągnąłeś, nie jest tylko i wyłącznie owocem twojej pracy, ale też myślę, że stabilnej rodziny, prawda, czy fundamentu jakiegoś moralnego, że tak to określę. Zgadza się. Wartości, że tak powiem, Boże, są bardzo bliskie dla mnie.
życie bardzo mnie doświadczyło i Panu Bogu jestem wdzięczny za to co mi dał i za to, w jakim miejscu teraz jestem. To wszystko, wiadomo, to jest ciężka praca, natomiast zawdzięczam to Panu Bogu. Chcemy przeznaczyć całe te pieniążki dla chorych dzieci, chcemy im pomagać, chcemy się rozwijać pod tym kątem, właśnie łączyć tą pasję naszą samochodową, oczywiście również z tym, żeby móc innym również pomagać. Każdy pozytyw zbliża nas pod tym kątem, że jesteśmy taką wielką rodziną. To zostaje już na lata, spotykamy się, wspólne wypady, jakieś urodziny. To jest po prostu nie do opisania, jak ludzie są wspaniali, a przede wszystkim mają bardzo ciepłe serca, dzieląc się pieniążkami dla tych naszych chorych dzieciaków. I na koniec takie pytanie z przymrużeniem oka. Z tych wszystkich samochodów twój ulubiony to? No oczywiście mojego męża. Ferrari Pista. Znajdujemy się właśnie w centrum Zakopanego. Przemierzyliśmy razem z ekipą Positive Ways całą Polskę. Zaczęliśmy w Sopocie, tam było bardzo przyjemnie. Zintegrowaliśmy się głównie przy barze, na plaży, przy dobrych trunkach. Następnie ruszyliśmy w trasę objazdową po Trójmieście, a potem naszym punktem docelowym był tor w Poznaniu. Co się działo dalej? Z Poznania pojechaliśmy do Katowic, tam mieliśmy bardzo przyjemną kolacyjkę w salonie Ferrari. Wpadliśmy do Bogusia i Kuby Pietrzaków. Zobaczyliśmy Monzę, specjalnie dla nas przygotował niespodziankę. Co się dzieje dalej? Zatrzymujemy się blisko Wadowic. Tam główną atrakcją są helikoptery. Jedziemy wieczorem do Zakopanego. Tymi szosami z mnogością zakrętów wędrowaliśmy w kierunku Czorsztyna i gdzieś puentujemy ten nasz wyjazd wizytą w Nowym Sączu. Nieco się zmieniła stylistyka, bo nie nagrywamy w maluchu, ale to tylko z tego względu, że nasze dzisiejsze nagranie ma charakter, powiedzmy, spontaniczny. Od paru dni przebywamy na tym samym evencie, więc szkoda byłoby nie skorzystać z okazji nagrania wywiadu z Mateuszem Borkiem. Powiedz mi, jak to się w ogóle stało, że mamy okazję dzisiaj rozmawiać przy okazji tego eventu? Skąd decyzja, żeby wziąć udział w tego typu wydarzeniach i jak z perspektywy starego wyjadacza polskiego show biznesu, można powiedzieć, patrzysz na tego typu inicjatywy, gdzie można budować też relacje biznesowe? Jak do tego doszło? W prosty sposób akurat tutaj myślę, że generalnie spodobała mi się przede wszystkim jakby idea pomocy dzieciom z hospicjum Nadzieja, bo wiadomo, ludzie lubią ze sobą spędzić czas, lubią poznać nowe miejsca, lubią się czasami pobawić, natomiast prawdę powiedziawszy, to gdyby tutaj nie było tego aspektu, powiedziałbym, charytatywnego, to pewnie bym się tutaj absolutnie na tej imprezie nie znalazł. Natomiast odpowiedziałem pozytywnie. Pogrzebałem trochę w swojej szafie, bo tak naprawdę sporo tych pamiątek, które udało nam się zlicytować podczas aukcji, to były pamiątki z moich prywatnych zbiorów. Oczywiście one mają czy miały dla mnie jakiekolwiek znaczenie, bo to nie jest tak, że mam cały dom obwieszony koszulkami piłkarzy reprezentacji Polski, czy klubów europejskich, czy rękawicami bokserskimi, bądź MMA. 15 tysięcy po raz... Dwie dychy dał. 20 tysięcy złotych polskich. 20 tysięcy. To byśmy się bawili tu 3 dni. A to za tą jedną koszulkę. 20 tysięcy złotych. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedamy. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję w imieniu dzieciaków. Mej. Pamiętajcie, że wypadały takie kłody, że musi grać. I tutaj było dwugodnie w siebie rywali. Niewątpliwie parę tych trykotów miało dla mnie jakieś znaczenie, ale też zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma ten komfort zdrowia, nie każdy ma ten komfort normalnego życia. Czasami dzisiaj myślę, że w tych czasach takich mocno skomercjalizowanych i czasach, w których po prostu żyjemy szybko albo za szybko, my nie potrafimy doceniać normalności. Ja sądzę, że ten taki okres pandemii dał nam znowu bardzo dużo, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie. I relacje międzyludzkie, i znajomość samego siebie, i gdzieś powrót do takich pierwotnych strachów, lęków, i myślę, że też powrót do takich normalnych zachowań. Przypomniał nam się trochę ten świat, powiedziałbym, bez telefonu, ten świat, gdzie zaczęliśmy się bać o własne życie, gdzie zaczęliśmy się bać o zdrowie bliskich, gdzie staliśmy się takim społeczeństwem mocno zdyscyplinowanym, które
prostu uważa na te rzeczy, które nam przekazują media i być może w tym wszystkim było trochę przesady. Natomiast no, świat dał nam jakiś sygnał, prawda? No bo jeśli widzimy ryby w kanale weneckim, jeśli widzimy zwierzęta na ulicy, jeśli czyszczą się rzeki, jeziora, morza, tylko dlatego, że nie ma tej codziennej ingerencji człowieka, to też jest moim zdaniem jakiś tam sygnał wysłany naszym pokoleniom, naszej cywilizacji. Dbajcie o planetę, dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich, bo za chwilę się w tym wszystkim zatracimy, więc no, takie mam jakieś głębsze przemyślenia. Także wiesz co, wziąłem te swoje pamiątki. Była koszulka od Roberta Lewandowskiego z Bundesligi, od Arka Milika, od Piotrka Zielińskiego, rękawice Asi Jędrzejczyk i po prostu to zlicytowałem. Natomiast jak to w Polsce, znowu mnie, muszę powiedzieć, zaszokowało trochę komentarzy, bo chyba zamieścił organizator taką informację, że zebraliśmy ponad 100 tysięcy złotych dla tych dzieciaków i ludzie zobaczyli te drogie samochody, kolorowe samochody, które jechały od Sopotu po Zakopane. Znowu się pojawiło zapytanie publiczne, dlaczego tak mało? I mi się od razu przypomina właśnie Robert Lewandowski, który bierze udział w wielu akcjach, nie o wszystkich mówi, nie o wszystkich chce, żeby się ludzie dowiedzieli i zawsze gdzieś jest temu społeczeństwu za mało. Cezary, powiedz mi coś o swoim oczku w głowie. Alpina nie jest stricte super samochodem, można powiedzieć, natomiast osiągi ma mocno zbliżone. 330 km na godzinę to jest prędkość maksymalna akurat tej sztuki. Troszkę powyżej 3 sekund do setki. To są dane, których nie powstydziłby się żaden super samochód, a jednocześnie mamy niebotyczny wręcz komfort. Taka ciekawostka, Alpina jest producentem samochodów, nie jest tunerem, to jest bardzo ważna uwaga. Różnica między tunerem a producentem jest zasadnicza, bo tuner tak naprawdę może zrobić samochodem wszystko, potem niekoniecznie jest zobligowany ten samochód przetestować. Alpina wszystkie swoje samochody bardzo dogłębnie testuje, jak każdy inny producent. Te samochody muszą przejechać dla przykładu 1800 km z gazem wciśniętym bez przerwy w podłogę. Potem cały silnik jest rozbierany, składany na nowo, każda część jest sprawdzana. Wydaje nam się, że rzadko widujemy na przykład McLareny na drogach. Naprawdę jest taka, że McLarenów jest produkowanych prawie około 4000 sztuk rocznie. Alpina w swoim rekordowym roku wyprodukowała niespełna 1700 samochodów na cały świat. Te liczby są naprawdę bardzo niewielkie. Na koniec mam dla Ciebie jedno pytanie. Z tych wszystkich samochodów, gdybyś miał coś wybrać dla siebie, co by to było? Chyba to auto, którym jadę z Marcinem, z moim przyjacielem, który jest akurat absolutnym maniakiem samochodowym. Lamborghini, tak? Tam jedziemy Lamborghini Aventador. A przymierza się do tego, żebyśmy zaraz tutaj przyjechali Bugatti, także on akurat jest maniakiem, ma tych samochodów pewnie kilkadziesiąt, ma wypożyczalnię na Lazurowym Wybrzeżu. Miałeś okazję poprowadzić Lambo? Nie mam zajawki. Okay. Ja wiem, że to jest droga zabawka i kiedyś pamiętam Andrzej Grajewski, który w 90-tych latach przyjeżdżał do Polski czerwonym Ferrari jako właściciel Widzewa Łódź. To wiesz, no to dzisiaj to auto robi wrażenie, jedno, drugie, piąte. Natomiast wyobraź sobie sytuację połowy lat 90. Przeobrażenia w Polsce i Andrzej Grajewski przyjeżdżający na stadion Widzewa z Hanoweru czerwonym Ferrari. To on jeszcze do tego bardzo dobrze jeździł. To w ogóle wyglądało jakiś, nie wiem, statek kosmiczny Challenger, który wylądował przy Alei Piłsudskiego. I on mi wtedy powiedział takie zdanie, które mi zapadło w pamięci. Nie wsiadaj do tego samochodu bez wcześniejszego kursu, bez godzin spędzonych z instruktorem, bo to są auta, które mają taką moc i są tak inne w prowadzeniu, że tak naprawdę od samego początku trzeba się uczyć na nowo jakby prowadzenia tego pojazdu. I w jaki sposób to mi się zakodowało i chyba przestrzegało mnie tutaj przed tym, żeby wsiąść za kierownicę i poprowadzić ten samochód, który ma 800 koni. Szczerze mówiąc, to ja lubię duże auta, głównie SUV-y. To wynika z tego, że u mnie też samochód z racji mojej pracy jest po prostu jest szafą, jest garderobą i zawsze mam ten bagażnik pełny. Także te mniejsze auto niekoniecznie dla mnie. To teraz w takim razie zapraszam Cię do Twojego pokoju, żebyś tą całą garderobę, którą ze sobą przywiozłeś, zapakował do samochodu. No i ruszamy w drogę. Bardzo dziękuję. W dalszą część. Pozdrawiam.
Słuchajcie, udało się dojechać Sali Zdrowie. Jesteśmy na płycie w Nowym Sączu. Przekazaliśmy pieniążki, uzbieraliśmy 173 tysiące złotych dla dzieciaków ze Stowarzyszenia Nadzieja. Jesteśmy mega szczęśliwi, mega zmęczeni. Pojawiliśmy się tutaj, można powiedzieć, z różnych stron Polski i z różnych płaszczyzn życia i biznesu. Natomiast gdzieś ten cel, on nam przyświecał i okazało się, że dla każdego z tych ludzi, którzy uczestniczył w tym turze, jednak to rozumienie drugiego człowieka, rozumienie niepełnosprawności, to było kluczowe, istotne. Zebraliśmy kupę siana dla dzieciaków. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Było mega. Dziękujemy. Passion. Passion. Did you hear me? I said passion. That's what it all comes down to. You've got to find passion in whatever it is that you do and let it direct you in life. And what Wojciech is doing is he's combining his passion for supercars with his passion for giving. And that's why he's doing this tour and giving the proceeds for charity. So, follow your passion, give to others, and live a good life. That's the key to success. Ciao. Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.